do kanałów. O, wąsko, wąsko, wąsko. Okej, okej, okej. Pięknie, nie? Jakimś cudem wytrzymał. Jeszcze na kersie. Nice. Bardzo ładnie. Bulwar. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale niestety bardzo dużo istot ma kersy. Tam. Jeżeli chodzi o tych stygiczyków, to trzeba uważać, jak je bijecie. Pamiętajcie, że to nie chodzi o damage od nich, jakie one zadają, tylko chodzi o to, żebyście nie byli przy nich, albo starali się nie być przy nich, jak wybuchają. Czyli możecie na przykład użyć najemnika, żeby wam pomógł to przytankować. Najemnik nie zrywa takich obrażeń jak my. Najemnik jakoś to mitiguje ten damage. Nie jest aż tak... Nie jest aż tak ciężko. Okej. Więc pamiętajcie, żeby właśnie starać się być na dystansie. My jako Holy Fire Paladyni też możemy sobie pomagać, nie? Możemy sobie pomagać tymi. Właśnie naszą aurą, więc możemy kajtować. O, runa Hell kolejna, nice. Runy Hell się przydadzą. Runy Hell się zdecydowanie przydadzą. Tak, sprawdzimy sobie też skrzynki w Lower Kurast, bo możemy znaleźć łatwo bardzo tarczę jakąś. Ja w serii od zera do Hela, znaczy od zera do Ubera na hardkorze robiłem właśnie, dobra, dajmy sobie też dla Mesena i tak dalej. 80-60 może być. Robiłem właśnie rany na stojaki. No i kurazy tam właśnie na piekle Sacred Shieldy piękne dropią. Chyba mi się udało wybrać 42 albo 43 nawet. Bardzo dobra baza. Więc teraz też pomęczymy trochę stojaków. Okej, okay, dajmy sobie już 5. Ostatnie 5 dexa. 8-0-6-5 i reszta Vita. I teraz skoncentrujemy się na Vitality. Tutaj jeszcze mamy base maksymalnie, maksymalnie. Lecimy. Fizyczny ostry. Stygijczycy jak giną, zadają obrażenia fizyczne. Przy śmierci. O. Tu giga ciężko przez chwilę było. Stygijczycy Lightning Enchanted. Nic przyjemnego. Ja staram się omijać całkowicie stygijczyków. O, chyba mamy przejście, tak. Okej, okay. Tutaj też mamy super chesty. Też polecam odpalić Player's 8 i otwierać te skrzynki na dole. To są super chesty i możecie wyrwać coś fajnego. Runkę albo właśnie jakieś, nie wiem, drugie itemy, zbroje i tak dalej. Proszę bardzo, pika. Flawless Topaz, nice. Flawless Skull, nice. Zawsze coś. PD2 nie są tak groźni, no to jak Sova Live mówi, bo w PD2 one po prostu zatrzymują się przed wybuchem, nie? I GG, wow, też 5 wyssania many, 5 wyssania życia. Sympatycznie, bardzo sympatycznie. Okej, okay. Lecimy. Mamy 80, mam 84% Fire Resa, mój najemnik ma 75%. O, pięknie jest. Tylko nie podoba mi się ten backup z tyłu. Bardzo mi się nie podoba ten backup z tyłu. Chodźmy tutaj do środka. Oho. No, za dużo mobów jest tutaj. Niestety. Szkoda, że przyszli hierofanci inni. Będzie jak pulowałem.
No i niestety, po kolei. Nic z szybkiej akcji. Okej. Okay. I ostaw. Nic. W środku. Jeszcze level zawsze w lewo. Czyli mówimy tutaj od wejściu, od Travinkal. O, Stygijczycy znowu. Kers to już u nas jest tą Konstanz chyba. Praktycznie każda paczka ma Kersa z tego co widzę. Cały czas dostajemy Kersa, nie? Okej. Okay. Abi, to nie jest speedrun, to jest dalej ten. To jest dalej jak w gameplay o poradnik. Co wygląda jak speedrun? Okej, okay, nice. Widzę, że to ten Kers nie zejdzie nigdy. No i co? Przed Mefistem możemy sobie też kupić parę rzeczy. Na przykład możemy... O, fuck. Na przykład możemy sobie kupić... właśnie, naprawi się w ogóle. Możemy sobie kupić antidotum, możemy sobie kupić odtajania. Odtajania zawsze git. Mephisto czasami rzuca tą nowe Blizzard, bardzo rzadko, jak się jest z odpowiednim tym, to... A też może rzucić. I na HC-ka na pewno, jak gracie HC czy coś, to na pewno takie rzeczy są mega ważne. Na SC-ku to wiecie, luz blues. Okej, okay, pije to wszystko, mamy zwiększone resy, Firecall, o, jesteśmy wymaksowani mega mocno. Dzisiaj mefa po Ravena, oj, to nie ma sensu. 50 tego. 50 MF-a. Wiesz, jak to jest. Może wypaść, może nie wypaść. Możemy siedzieć tutaj godzinami. A po jeden item nie warto. O, ciśnij Andy po soja, dokładnie. Spróbuję sobie najemnika przywołać w ogóle. Żeby dał mi Blessed Aima. Czemu by nie? Siema Wińca! Siema Wińca! Ciśnij kuźnie po gula. Ciśnij radę pojacha. Git. Z góry nic nie złożę. Principle dla Paladyna, czemu? To jest 2 do Paladyn skill levels na tart na tej. Na armorze. Uwielbiam to słowo runiczne. Panie. Nie obrażaj pan, dobre. No. Ty, dobra łapa była. O, zapomniane. Zapomniane są runiczne principle. Sześcik na palka. Z braku laku. Ale nie, i tak bym nosił Nefluma. Tak naprawdę. No i połóweczka Vexa, nie? Nie takie zapomniane. No przez nas nie, Koliber. Przez nas nie, ale jednak. Okej. Okay. Kurde, Longstaff. To jest Salamandra. Serpentlord, fuck. Serpentlord, Winged Helm. O kurde. Wiecie, że było blisko do tego Winged Helmu. Było giga blisko do Gilliam's Face'a, niesamowite. Tal, Hunter's Bow, dobra. I tutaj, tak jak mówiłem, skrzyneczka. K8 otwieramy. Tak jest, niestety nic, to jest stojaki też. Czesty stojaki, warto. Winged Helm. Jak już jesteśmy, to możemy poużywać sobie. O, proszę bardzo, cyk. Next. Siema Hakulec, witam serdecznie Hakulec. Tak, pytanie, czy ostry to może ostrej? To jest też dobre pytanie.
Okej, okay. Tak i tak. Hachulet! Dziękuję, mordo! Witaj serdecznie! Bardzo dziękuję za subika. Hachulek just subscribed. Sebi ni by low laughing face. Siema, siema. Okej. Okej, okej. Dawno ci nie było praca. No, stary, zrozumiałe. Zrozumiałe jak najbardziej. Dziękuję w takim razie za wsparcie. I co? Chętnie poznasz panią Mostą? To na YouTubie. Idę do łazienki. Bryby. Teraz wracam. Ty jeszcze wodziana. Staż wygląda jak typowy staż na starcie radaru chyba każdego. No, u mnie jest zawsze tak, permanentnie. Nawet nie tylko na starcie ladera. Okej, okay, lecimy. 46 poziom. Zobaczmy jak te cukierkowe potworki się kładą. Albo nie kładą. Mocny pierdziel dostaje. Oj, mocny pierdziel dostaje. To jest już czas. Chyba, że ja nie zmieniłem playersów, bo to jest niemożliwe chyba. No, jest tak... Nie, jest git, tylko z trafieniem są problemy. Z trafieniem są problemy. To dlatego jest taki problem. Z damage'em. Immune fire. Tak, myślę, że... Moi drodzy, trzeba będzie przejść na... Zeal plus fanatyzm, czyli prawilny build. Fizyk, ladder pod koniec września, albo 22, albo 29. Ja będę informował, będę robił filmik na YouTube. Jeszcze nie wiem do końca, ale dowiemy się do paru dni, wiesz? Ale na pewno pod koniec września, tak? Mówił Pezrada. Na Twitterze wczoraj chyba zapodał posta. Sekunda. Czy ja mogę teraz przejść na tego Zeal plus fana? No tak, miałbym Civerba. Niestety Tchul i Onef, no... Nie mam ametystu. Jeszcze nie mam tych rzeczy.
Tak, tak, przechodzimy na... Ale mam Cyberba przynajmniej. Tak, 8 do 82, attack rating jakiś. No ewentualnie mogę też używać tego. Z Lifestyle per hit. Tutaj albo 3, albo 5 muszą mi wyjść. Zmiana, let's go. Sowa, czemu dwie pary słuchawek? Bo wtedy... Okej, okay. Bo wtedy... Dajmy tak... 80... Okej... Okay. Jedne mam do... Żeby słyszeć swój mikrofon, drugie mam dźwięków z gry i wszystkiego wokół, wiesz? Okej... Okay. Tak, 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 tak... Ja myślę, że już Holy Shield jak najbardziej odpalamy. No i tak, max fanatyzm. Jeden punkt salvation mogę zainwestować, ale na razie nie potrzebuję. Więc tak. No, steel już out całkowicie. Nigdy nie będzie nam potrzebne. To jest już syf w obecnym czasie. No i dobra, Cyverb. Już przechodzimy w maximum damage, w enchance damage. Oj, taki Zil plus fanatyzm, mój pierwszy palek taki był bez neta zejciaka. Mój też, no. Taki pierwszy palek to jest... Urgh! Dlatego od tego chciałem zacząć tą serię, nie? To jest piękne. Dobrze. Coś jeszcze ewentualnie? Nie. O, ten Spine Reaper, nie? Beka bekom, ale ten Spine Reaper jest chory. Więc... No, tylko ma 9 durability, więc to tylko taka chwilowa przygoda. Może na jakiś sposób, może na jakieś cięższe momenty. Na czarną godzinę z Panie Reaper będzie. Póki co to wystarczy. Pokaż mi Holy Shield, pokaż mi szansę na blok. 42%. No. 56. 64. A, już tego życia coraz mniej się robi. 75, Vitality reszta. Ale Vitality mam 486, nie? Mamy max block. Mamy max block za to. Nie chciałbym inwestować więcej w tego Holy Shielda. Fuck. Najpierw, dobra, dajmy jeszcze tak ze... Okej, okay, ile mamy? 130, tak wystarczy. Nic nie misnąłem. Chyba nic. Tutaj mamy wszystko. Salwa nie daje. Dobra, Maxil. I dajmy sobie 2 do poświęcenia. Będziemy rozwijać poświęcenie. Dobra, czyli zapał mamy tyle. Fantasy mamy tyle. Attack rating potężny. No i jesteśmy w prawilnym buildzie. Lecimy! Jak wydropię kiedyś na Zesladina, też tak będzie. No, ale bez kitu, ten paladyn walczący ma coś w sobie, fizyk. Generalnie, ma coś w sobie. I teraz w ogóle też mój... Też mój najemnik jeszcze korzysta z fanatyzmu. To jest świetne combo. No. Mój najemnik się bardzo mocno leczy. Kurde, ale old school. Tak, dawno nie grałem tym. Wtedy to pamiętam, że jak się gadało z chłopakami z klasy czy coś, to tylko i wyłącznie zapał fanatyzm. Zapał fanatyzm, koniec tematu. Nie było niczego. Jak ktoś powiedział o tym... O, starą grafikę jeszcze, tak jest. Klasyka. Klasyczny. Barbie trąbka też, ale u mnie w klasie więcej osób grało paladynami jakoś, wiesz?
naokoło przyjadę, czy jakieś fajne, aha, właśnie. Czasami można rarytaski podnieść, wiecie o tym? Okej, tutaj już nic nie ma. Okej, let's go. Grało się, Mr. Piki, oj tak. Stop poison damage, okej. To i tak jeszcze nic, mówię wam, poznajdujemy bazy pod słowa runiczne, na piekło nie wchodzimy bez tych baz. Także najwyżej zrobimy stopa w tym, na krowach piekielnych. Okej, okay. Jeżeli chodzi o Holy Shield, mam Holy Shield na 130 sekund i zręczności mam tyle. Dałem trochę za dużo w zręczność, bo najpierw dałem zręczność na styk, a potem dodałem jeszcze parę punktów Holy Shield, więc nie muszę już zręczność inwestować przez jakiś czas. Ale pamiętajcie, że jak ustawiacie paladyna pod max block, to włączacie Holy Shield, patrzycie ile macie bloku i dopiero wtedy dopasowujecie zręczność, no nie? Tak jak wtedy to zrobiłem. I celujecie na 75, 75% to jest max block i naprawdę max block daje potężną przeżywalność. Potężną przeżywalność, to jest całkowicie inna gra wtedy. Jakie słówka porobisz? Honor to jest Amn El Ithtir coś. I generalnie Honor ma bardzo, bardzo dużo EDK i jest no potężnym runewardem, także jeżeli jest takim fajnym midgame'owym runewardem i świetny na piekło, już nadaje się na piekło też spokojnie. Może być też Lowbringer. Lowbringer dodaje dużo obrażeń od żywiołów i jest mocnym konkurentem Honoru. Ma też te bonusy, że Slain Enemies Rest in Peace. Ma też Aurę Sanctuarium, czyli całkowite CC, czyli oszołomienie na przykład na CS-ie, co jest no świetne. O lol, return for a reward? Co ty gadasz? Chwila, bo Lamesena nie odebrałem, albo Potiona nie odebrałem. Więc to jest kolejna ewentualność. Tul Ionef, czyli Black, Czerń. Okej, okay. No zawsze to dodatkowe życie, bardzo chętnie. Więc Czerń jest też super. Bardzo dużo ED. 240% ED. To jest kosmos. Dlatego do tego potrzebuję fajnej bazy i mam jedną bazę. Mam właśnie Dimensional Blade i albo ten Dimensional Blade pójdzie na Honor, jak wyroluje 5 soketów, albo na Czerń, jak wyroluje 3 sokety. Dodatkowo z armora no to Bulwark, Helm, Bulwark i to pójdzie prawdopodobnie dla mojego Merca na początek. Co tu się dzieje? Dlaczego ja nie zadaję obrażeń? Okej. Na Merca na początek, a potem ja to przejmę na piekło. Będą cztery. Oby czterech nie było. Oby czterech nie było. Tak, Holy Shield miałem zamiast fanatyzmu, nie? Ale i tak jest, będzie ten wolne skubanie. I tak będzie wolne skubanie w tym. Okej. Dobra, jedziemy. Tak, czasami River of Flames wraca. Tak, tak. You never know. Kuźnia, zrobimy kuźnię po Diablo. Jezu, jakie to przypakowane w ogóle. Ups. Idź, najemnik i powolutku.
Kozik na Diablo, ja myślę, że kozik teraz pójdzie w ruch, wiesz? Kozik zdecydowanie teraz idzie w ruch. Nawet nie ma co się patyczkować. Dajmy sobie jeszcze może... A, jeszcze dwa punkty Holy Shield, dajmy. Żeby było dłuższe, bo to irytujące jest bardzo, jak cały czas zanika. I to już ostatnie punkty Holy Shield, potem będzie więcej. Także kozik idzie teraz w ruch. Odpalamy gościa od razu. Kozik na czarną godzinę. A, jeszcze ten. O, Runa Ghoul, co ty gadasz? Gratulacje, fizyk. Gratulacje, Runy Ghoul. GG. Cześć, Ola. Siemano, siemano, Ola. Będziesz na YouTubie, wiesz? Nagrywamy serię właśnie na YouTube. Trzymaj się, Mr. Piki. Dobrej nocki. Jazda. Kozik miażdży. Kozik miażdży. Jak śmiesznie wygląda, jak o tym dźga w ogóle, nie? Dwa hity i chłop leży. No, uwaga, uwaga. No, gość nie miał szans. Porządnie działa to wyssanie życia. Jeszcze będziemy kupować na piekle. Na początku piekła kupujemy jeszcze Life Tap Wanda, nie? Różkę do Life Tapa, to też będzie super. Okej. Gitara. Jak wytrzymałość? Dwa! Dwa z dziewięciu! Koniec. Praktycznie nie ma już kozika. Strasznie szybko. Broń to 7, to wiesz, przy tylu atakach na raz to jest miazga, nie? Kompletna miazga. No, chodź. Musimy giga taktycznie podchodzić do tematu teraz. Miękki kozik. Oj tak. Stronger now. No i tak naprawdę potem zostaje nam sekcja levelowania na Eldrichu. I będzie pięknie. Petit, siemaneczko. Słyszałem, że widzimy się w poniedziałek. Słyszałem, że widzimy się w poniedziałek. Trzeba ostrożnie. Próbowałem włączyć tarczę Holy Shield 4-5 razy, ale już byłem podczas ataku, już miałem stuna permanentnego praktycznie, także nie pozwolili mi. No nic. No. Chodźcie, chodźcie. Wziąłem Merca od razu. Dwa hity. Ja, bez szans z tym, jeszcze z Kersem. Bez szans z Kersikiem. Okej. Dwa strzały, byku. Co ty gadasz, fizyk, że jeszcze runalem? Co za fartuch? Easy. No. Ciężko będzie. Ciężko, ciężko. Musimy trochę potańczyć z nimi. Okej.
Ten Sage cały czas podchodzi jeszcze. Damage'a nie mamy takiego, jak mieliśmy na Holy Fire, przez to, że nie mam broni żadnej dobrej jeszcze. Muszę mieć dopiero tą bazę, ta baza musi siąść. No, odpulujemy tutaj może część. Żeby nie mieli fanatyzmu, no nie? I teraz, po kolei. Zapał niestety działa w taki sposób, że wszystkich po trochu będzie bił, ale jest okej, nie? Siemano Tomasz! Twój ton mnie przeraża, bo we wtorek mam samolot do Włoch i chcę, żeby mnie wpuścić na pokład. Nie, no na spokojnie, kulturka, kulturka. Okej. Jeszcze jeden ziomal. Dawaj jeszcze raz Merca, spróbujemy. Z najemnikiem. I potem fajnie by było odnaleźć jakieś kapliczki gemów. Żeby zrobić jedno z tych słów runicznych. No, jako broń, o których mówiliśmy. To będzie bardzo ważne. Bo z tego co widzę, zaczynamy odstawać w damage'u i to tak dosyć mocno. Więc trzeba już zrobić te upgrade'y. Jak o ile Holy Fire był przebaczalny, o tyle tutaj już potrzebujemy tego lepszego gearu i musimy się na tym skupić teraz już na serio, serio. Więc do dyspozycji będziemy mieli dwa zadania. Z dziurami. Więc spoko. Z kuźni jeszcze nie padła. Zaraz będziemy szarki iść na kuźnię, wiesz? W oczekiwaniu na runę Lem. Jak padnie runa Lem, to będzie już hit, nie? No, czać. Bijamy we dwójkę. One by one. GG. Okej. Co ciekawego. Wow, ile armora to ma. Niesamowite. Piękne. Okej. Więcej tego i... Fanatyzm na maksa. Maksujemy fanatyzm. Go. Aj, nie skupia się na mercu. Oj, rip. Jeszcze raz. Teraz nie mam żadnego Crushing Blow'a. Chociaż nie, mam Crushing Blow. Przebierzemy się teraz na walkę z Diablo. Bo jednak wydaje mi się, że te 5% Crushing Blow'a to jest okej, okay, to jest dużo. No, będzie się skupiał na nim, nie? I pff. Dobra. Nie sumuję już najemnika, patrzcie. 5% Crushing Blow'a, no... To jest na bossów, giga chat. Gul pada? Nie może gul paść, wiesz? Skuźni na koszmarze. Maksymalnie może paść ale jak padnie, to spoko. Najbardziej poluje na Lema. Aj, nie ma już tego. Nie ma życia. Dobra. What? Ty! Ale goś w ogóle zniknął! To było mega śmieszne, ale odszedł sobie. Przerażony był chyba. Łapy Tragola ci padły jeszcze, fizyk, nice. Lecimy. No, Hulec, zgadzam się z tobą.
ponadczasowa i wszystkie następstwa z tym tylko zrywaniem. Tak, nieśmiertelnej części. Zgadzam się. Oj, długa walka. Oj, długa walka. Możemy sobie też zrobić... O, bez kitu. Mogę sobie zrobić tego, boss killera. W sumie nie trzeba, bo i tak myślałem o tym, żeby zrobić Amdir szybko w jakiejś dwusokietowej bazie, ale jak i tak planujemy zrobić Tulionev, to wystarczy. Bo Tulionev ma 40% crushing blow, nie? To naprawdę. A my bijemy Diablo z 5% crushing blow, także tutaj... Wow! No już prawie, prawie, prawie. Wymaksowałem Zilla Petit. Maksowałem Zilla, maksuję dopiero teraz poświęcenie. Maksowałem fanatyzm Zilla i poświęcenie na samym końcu, żeby mieć attack rating duży. Jeżeli miałbym lepsze przedmioty, to dałbym ten jeden punkt Zilla i reszta poświęcenie. Ale w obecnej sytuacji wolę max Zilla. I poświęcenia narabiam, już właśnie mamy 3 poświęcenia. Trzymaj się, Hawulec, trzymaj się, trzymaj się. Kurde! Oho! Dobra, jeszcze raz. Niewiele zabrakło. Niewiele zabrakło, okej. Okay. Krap, niestety. Krap, krap, krap. No, okej. Okay. Dobra, gitara. Teraz siadamy sobie na Eldrichu. Albo nie. Przed tym Eldrichem siadamy, szukamy sobie tego. Gem Shrine'a jeszcze. Potrzebuję Gem Shrine'a, żeby zrobić dziury w tym mieczu. Może siądzie, zobaczymy. Robsko, ale ja idę sobie do pitu pofarmić runa OM z diablika mojego. Danie słanie na Dina zwiększa szansę na drop. Dokładnie. A, i jeszcze kuźnia z mieciu. Tak, 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 jeszcze kuźni robimy. Zapomniałem o kuźni. Okej, okej, okej. Nice. Szansa na trafienie Diablo 64%. Ładnie, myślałem, że mniejsza. Dobra, let's go kuźnia. Trzymajcie kciuki za Lema. Pasek jeszcze nie teraz ze zmieciu. Pasek jak bije 50 tam 3, 4 poziom na Eldrichu. Bo teraz sobie zatrzymujemy, teraz się zatrzymujemy na farmę lekką. I być może coś nam wypadnie jeszcze z tego. Być może coś nam wypadnie jeszcze z... Aldicha, nie? Dobra, tutaj. Chodź tu. I jedziemy. I jeszcze perfekt ametyzm może być z kuźni, dokładnie. Pasek też sobie zmienimy. Dawaj. O, jak on trafi, to nie ma co zbierać. Pułapka jest, nie wyjdę. Aaa, GG RIP. Za dużo mobów. Jeszcze raz, jeszcze raz. Go, go, go. No, za dużo mobów, za dużo mobów. GG RIP.
Muszę to jakoś odpolować. O, jeszcze ten z tym. Z ekstra fastem. Okej. No, czy my to zrobimy w ogóle? Dawaj, dawaj. Musimy przetrwać. Teraz na Mercy są, tak? Nie widzę tego, nie widzę tego. Okej, okay, damy radę. Ale tak bardzo potrzebuję lepszej broni. Tak bardzo potrzebuję lepszej broni. Nice. Siema Koko Kurczak. Właśnie robimy kuźnię. O jest, tu mobów jest jeszcze. No nie wiem, po kolei. Powolutku. Siema Koko Kurczak. Właśnie zrespekowałem się na Zil Fanatyzm w czwartym akcie. I będę robił kuźnię. Zobaczymy, jaka runa wypadnie. I bardzo potrzebuję lepszej broni. Mam na razie Civerba, który strasznie już odstaje. Mamy wszystkie sety room przygotowane. Tylko potrzebuję baz, bo nie mam ani jednej bazy. Nic mi nie poleciało jeszcze. Tak, zobaczymy, walczymy. No, tutaj muszę wszystko omijać, bo za słaby jestem, żeby to pokonać. No go. Perfect Amethyst, GG. Szal, niestety, okej, okay, ale mamy Perf Amethyst. Więc jedziemy. Trzymajcie kciuki za trójkę albo piątkę. Ajajajajajaj. Mamy amnik czy nie? Tak, amn, perfect amethyst, ral. Jest wolny ral jakiś? Czy nie ma wolnego rala? No, tań jest przysięgi. Okej, okay, ale mamy talę. Nie, dobra, jest wolny ral. I... Trzy albo pięć, please. Nie cztery, nie dwa, nie sześć. O kurde. Ale kaszalnia. No to dobra, no to tutaj robimy Amtira, trudno. Tutaj zrobimy sobie Amtira. Ale to nie będzie nic wow. Czyż będziemy mieli przynajmniej Crashing Blow, to dużo lepiej będzie nam szło. Amtir. I mamy Crashing Blow, Life. No, średni damage, no mniejszy niż to, aczkolwiek... Crashing Blow na pełnej, 5 siły potrzebuje jeszcze, trudno. O, dobra, piąty akt, let's go. No trudno, próbujemy swoich szans. Eldritch Time. Tylko Sigon. No, Sigonik jest dobry. Sigonik jest dobry. Właśnie, Sigona już sobie nakładamy. Mamy IAS, mamy wszystko. Let's go. Nie, Koko, nie trzeba żalu. Nie trzeba żalu do Zelota. Na spokojnie sobie zrobimy to na Honorze albo na Tchulionefie. Już nawet te 25% Crashing Blow'a, które będę miał, to bardzo mocno. Aha. Bardzo mocno tego Zelota poprawią. Tak, Sigon jest the best. Ja jestem fanem Sigona też. Tak, trzecie HC, na niebieskiej temy tylko na dziś. Nice. Okej. Okay. Nice, nice, over. Tak, już ma. Ty, w sumie faktycznie. Przez założyłem teraz Sigona i mam Amtira. To od razu to zamienię. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Damage'a będzie mniej. Damage'a będzie dużo mniej. Ale. Crashing Blow. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
25% crashing blow, co czwarty hit, procentowy damage. Zobaczmy. Zrobimy najpierw waypoint. Oj, Petit, myślę, że dużo takich osób jest, którzy lubią przechodzić sobie gierkę, ale nie podoba się endgame'owa farma. Myślę, że jak najbardziej. Kurde. Ale ostrzał w ogóle. Tego nie będzie. Za dużo łucznicy. Chociaż no. No, jakoś się udaje. Mamy małą bestię do zabijania. Zaczynam się robić ten. Zaczynamy się przepoczwarzać w czołg. O, GG. Leży. No dobra, teraz farma Eldritcha. Zobaczymy, jak pójdzie farma Eldritcha. Ładnie, 30 jazd jeszcze mamy z Tuseta. Life stolen per hit mamy już 17%. Chyba, że jeszcze coś z ringa? Nie, z ringa mamy mana. Czyli mam dual licza tak naprawdę. To jest bardzo fajne. Idziemy. No, patrzcie. Jest oro. Dużo mniejszy damage, ale... ale jest pięknie. Teraz jeszcze by się przydało to zrobić na tym. Na Players 8. Wydaje mi się, że P8 może być nieopłacalne. Może P3 jakieś. Może tak, może jakaś P3. No, Life Leech jest przepotężny, mam bardzo dużego Life Leecha. No a Life Leech wiadomo, jak działa z Crushing Blowem. Life Leech z Crushing Blowem po prostu... to jest wyssanie absolutne. Okej, dajmy sobie P5. Maksymalnie raczej. P8 jeszcze za wcześnie, ale P5 i parę leveli. Albo najwyżej zostanę na P3 i tyle. Też archerzy z tyłu, nieprzyjemne. Oj, bardzo nieprzyjemne dla mojego ziomala. Czy jest shield? Nie, to mnie interesuje. Tam. Wskakujemy na P3 i bijemy sobie ze dwa levele. Ghost Armor. Jazda. Vampire, czat, da się tak zrobić, żeby pokazywało itemy, które wypadły bez naciskania Alt? Tak, w opcjach gameplayu masz taką opcję, że możesz mieć permanentnie chyba nawet pokazywane przedmioty. Tak mi się wydaje. Dajmy sobie P3. Parę ranów na P3, tak do 5-0. Zawsze to coś. Już pamiętajcie, level jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o trafianie. Jeżeli chodzi o trafianie, to level jest ważniejszy niż attack rating, szczerze powiedziawszy. Wolverów wlewam nazwy paru bossów, na przykład Kolenza, otwórcy chcieli być w grze bardzo. Tak, albo Shank przecież. Kończ, niestety dwa sokety, a szkoda. Bardzo szkoda. Nice. Next. Lecimy.
lecimy. Armeczka. Ale będą nam, ale będzie nam ten durability schodził z siły. Jaska. Kamina na helce może dać max. Lo! Z jej specjalnego, z jej monster levela lo. Ale tak na co możesz liczyć, to masz 1 do około 200 szansę na ista. Potem już ponad ist bym nie patrzył. Ale może się, okej, okay, i koniec, GG, zepsute. Ale może się wydarzyć. Może się zdarzyć, że wiesz, padnie ci ghoul, padną ci jakieś inne. Na przykład ja miałem Vexa, miałem Sura, miałem lo. Ale jednak wiesz, jednak maksymalnie to polecam ci patrzeć na tego, na ista. Mala, coś takiego. Siema Igor, witaj serdecznie. Siemano, siemano. W związku z tym, że dziś Światowy Dzień Brody, za godzinę odpalam piłę i cniesz drewno. Światowy Dzień Brody, idealnie. Dobrze, że nie zdążyłem do Barbara jeszcze pójść ogarnąć. 1000 w bloku, to jeszcze. Offensive oraz. Nice. Git. Tak, i jeszcze potem będziemy podbijać obrażenia przez poświęcenie. Więc ten damage wzrośnie. Mimowolnie. Fajnie, jakbyśmy przed tym, jak ruszymy, to żebyśmy się trochę jeszcze podlevelowali. No i liczę na tą bazę, na cokolwiek, nie? Nawet nie ma najgorszej broni, jak na takie wyjście z normala. Aczkolwiek już by mu się przydał mieć ten Reality Vital Soul. Tyle Edeka, tyle Enchance Damage. Siema Igorę. Nagrywamy dzisiaj w ogóle ten. Na streamie jednocześnie jest stream i nagrywanka na YouTube. Będzie taki guided playthrough. Paladyna. Zelota. Jesteśmy w trakcie przechodzenia z Holy Fire'a na Zelo, na Zila. I jestem w trakcie właśnie ogarniania nowej broni. Bo ta, którą mam, jest wystarczająca. Ona będzie ok. Tam skończymy sobie koszmar i tak dalej, ale potrzebuję. Potrzebuję tego. Ale potrzebuję lepszej bazy. Potrzebujemy tak hełmu z 3 soketami, potrzebujemy jednoręcznej broni z 3 albo z 5 soketami, tutaj do wyboru. Także jest więcej szans. I jakiejś broni drzewcowej, ewentualnie piki z 4 soketami. Igor, to znaczy, że jeszcze chyba nie przeszło, wiesz? W sensie wszystkie u mnie alerty działają, wiesz? Także pewnie jeszcze nie przeszło, ale z góry ci bardzo dziękuję. Ouu, Rattle Cage! Z góry ci bardzo dziękuję, zaraz powinno przejść. Rattle Cage, proszę bardzo. No, to fajny dropik. Nie mówię, że nie, fajny dropik. Po co cichałem z 3 soketami? Koko Kruczak? Poszeli o sol. Jeszcze 25 ten Crushing Blow, nice. I proszę bardzo, Igor, przeszło. Tak, zrobiłeś tak i przeszło. Dziękuję bardzo. No to popatrzcie, to teraz byśmy mieli. I underscore G0, Regis subscribe. Ten 50% Crushing Blow z tym. I jeszcze ten. Wiadomo, ta zbroja mnie trochę spowalnia. Ale do takiego farmienia. Co drugi hit to jest już crushing blow w tym momencie. Tylko oni będą uciekać, nie? To jest lipa. To jest większa defensywa niby, nie? Ale... Nie no, te mele buildy są mega zabawne. Strasznie fajne. Dużo ciekawsze niż te utarte schematy typu Hammer. Bulwark, Runam. Przyda się bardzo do robienia soketów czy coś. Ale nie, to jest irytujące, nie da się bić. Nie da się, kurde, bić. Wszystko się boi. Wszystko się mnie boi. No, lipa.
Jak dam na imikowy, znaczy w sensie potem już spoko. Potem takiej po prostu do gameplaya okej, ale tak do farmy to jest giga irytujące. Na bossów czy coś. Też już mamy fajną sprawę. Rattle Cage plus Amtir. To mamy 50% tego. Nie no, zastępuję to. 50% tego i jeszcze Crushing Blow'a i jeszcze używamy pchnięcia. Więc pchnięcie zawsze trafia. Super to jest. Giga chat. Łucznicy. Niestety 4 archerów wystarczy, żeby mi zabić Merca. Barpodika. Mam na ten temat poradnik. Barpodika jest bardzo mocnym barbem. Wystarcza, naprawdę, wystarcza sam set IK i robisz go na przykład w jakim bidzie chcesz, na przykład Whirlwind. Ja bardzo lubię Immortal King z tym, z Whirlwindem po prostu. Easy. Don Tomalo, dobry wieczór, siemaneczko i dziękuję za 6 miesiąc. Dzięki wielkie. Hype Train za 3 minuty. Don Tomalo just subscribed. Nadjeżdża. Dobry Weeksor. Dobry Weeksor. Dzięki, dzięki, stary. Dzięki, dzięki. Pół roku to jest naprawdę dużo. Bardzo doceniam. Jeszcze jedna osoba musi się dosiąść do Hype Traina i zaczynamy. Skurczybyka. Kogo kurczak? Shell Your Soul. Tak, znaczy nowe. Ponad rok już to jest. Bulwark. Jeszcze zastanawiam się nad... I to ma do 15% damage reduction i jeszcze ma zwiększone życie procentowo, normalnie, także... Nowe, nie nowe, to już ma... Weszło w patchu 2.4 i jest po prostu legendarne. I dla najemnika, i dla mnie. Linked Mail. 3 sokety. Mech. Dobranoc, a czy Latus, trzymaj się stary. Trzymaj się stary, dobrej nocki, dobrej nocki. Dobra, wystarczy. Next.